widzimy piękno, tak? Nasze stowarzyszenie funkcjonuje już trzeci rok, także w tym roku obchodzimy jubileusz, 3 lata. Kolejny raz jesteśmy organizatorami turnieju. Tym razem jest to turniej walentynkowy, którego jest to 2. edycja, ponieważ w tamtym roku była 1. Ze względów epidemiologicznych turniej ten był troszeczkę mniejszy niż w tym roku. W zawodach bierze udział prawie 200 zawodniczek z ponad 10 klubów z całej Polski, z czego większość występują zawodniczki z naszego bielskiego stowarzyszenia. Ma Pani rację w tym również, że to jest piękne, bo naprawdę sama oprawa i to, co widzimy w otoczeniu i te nagrody sprawiają, że zawodniczki, część się popłakała. No płaczą z różnych powodów. Jedne płaczą z radości, drugie płaczą z zawodu jakiegoś. Generalnie chodzi o to, żeby były zadowolone z siebie, że zrobiły to, co sobie założyły, czyli wykonanie planu na 100%. Zawodniczki są w różnym wieku, prezentują różne poziomy, tak? Trudno jest określić, tak? Zależy, ile zawodniczka trenuje, też to przekłada się na poziom wykonania, na szczęście, na przygotowanie, na ilość wytrenowanych godzin. Także tu jest taka, jak dziecko potrafi, tak się pokazuje. Planujemy jeszcze na dzisiaj parę niespodzianek zarówno dla zawodniczek, jak i dla widzów. Zachęcamy do oglądania zarówno podczas transmisji na żywo. Zapraszamy do hali sportowej Liceum Staszica. Zapraszamy. Za sobą ma swój występ, czy przed sobą? Przed sobą. Jaka to będzie? Występuję. O 18 dopiero. Jaka to będzie kategoria? 2008 B-Light. Light. Co znaczy ten light? B-Light. Co znaczy to ten light? Że jak jest A i B, to są wyczynowe, a B-Light to jest rekreacja. Brawo. Czyli rozumiem, że ten taniec artystyczny, gimnastyka artystyczna dla Pani jest to relaks? Tak. Jak do tego podchodzę codziennie? Jak trenujemy? Trenuję 3 razy w tygodniu. Po ile godzin? Po 2-3 godziny. Czy dla Pani jest to świetna zabawa? Tak. To jest fajne spędzanie czasu? Tak. Czy koleżanki również to potwierdzają? Tak. Dużo jest koleżanek, które robią to, co Pani, czyli trenują gimnastykę artystyczną, bądź chciałyby to robić? Tak, bardzo dużo. A co powoduje właśnie, że trenujecie, że chcecie tańczyć artystycznie i uprawiać gimnastykę artystyczną? No to chyba potem osiągnięcia. Jakie na przykład? Jakieś zwycięstwa w zawodach. Te piękne korony dzisiaj dekorowane właśnie na przykład też? Też. Co jest najtrudniejsze w tym zawodzie? Raczej bardziej przybory. Trudność układu. Dobrze. A co trzeba mieć w sobie, żeby być dobrą gimnastyczką artystyczną? Jakie musi być nastawienie takiego zawodnika? No to, że nie zawsze się wygrywa. O, to jest bardzo dobra. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Który to jest Twój już występ, bądź turniej? Nie wiem, nie liczę. Naprawdę? Tu aż tyle tego jest? Pewnie 20 któryś albo 30. Gratulujemy. Czyli od którego roku życia jesteś gimnastyczką artystyczną? 8. Brawo. Posłuchaj, czego się życzy gimnastyczką artystyczną? Żeby złapać przybór. Dobrze. Żeby wyszedł układ. Dobrze. Twój układ jest z czym? Z tą obręczą czy z jakąś piłką? Z obręczą. Z obręczą. Co jest trudniejsze, piłka czy obręcz? Zależy. Od czego? Od trudności układu. Aha, no tak, oczywiście. Słuchaj, gratulujemy, trzymamy kciuki za Ciebie, bo 18 jest jeszcze masa czasu, ale myślę, że... No właśnie, czy jest jakaś delikatna trema, coś z tym? Nie. Podchodzimy na luzie. Tak. Wtedy są najlepsze wyniki. Tak, dokładnie. Życzymy szczęścia, dziękujemy za to. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo Ci dziękuję.